Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych. Witam Państwa. Dzisiaj odpowiem Państwu na pytania, które często zadajecie. Dziś akurat będą pytania z tego konkretnego samochodu, czyli Nissana Qashqai o pojemności 1,6 litra i mocy 100, no bodajże 16 koni. Spalanie tego auta na benzynie oscyluje w granicach 9 litrów. Oczywiście po założeniu instalacji LPG samochód powinien spalać około 10-11 litrów. To wszystko jest oczywiście zależne od nogi klienta. Jeżeli też będzie bardziej cisza wiadomość, ten samochód może i nawet spalić 12, tak? W tej instalacji, czyli w instalacji BRC, zalecane przeglądy są co 15 tysięcy km bądź co rok. Po prostu, żeby utrzymać gwarancję producenta, tak? Na podzespoły. Czyli jakby nam się coś na przykład zepsuło, nie daj Boże, abyśmy na przykład, nie wiem, przegapili i byśmy przejechali po 20 tysiącach, to niestety tracimy gwarancję i musimy po prostu zapłacić za, przykładowo, zepsuły nam się wtryski, byśmy musieli zapłacić za wtryskiwacze z własnej kieszeni, a nie po prostu producent nam wymienia na nowe. W tym konkretnym przypadku założyliśmy instalację BRC Sequent 32, choć moglibyśmy na przykład założyć też KME bądź Staga bądź jakąkolwiek inną instalację, tak? Ten samochód pojeździ na wszystkim, ale musimy pamiętać, że najważniejszy jest montaż. Czy jest różnica? Oczywiście, że jest. W kieszeni. A poza tym nie ma żadnej. Jeździ się tak samo płynnie na benzynie, oczywiście jeżeli instalacja jest dobrze wyregulowana, tak? Jeździ się tak samo na benzynie jak i na gazie, więc tutaj jakby nie ma żadnych, nie wiem, ubytków mocy znacznych, tak? Znacznych, bo wiadomo, że samochód nie jest przystosowany do jazdy na LPG, więc jakiś tam ułamek będzie nam trochę gorzej chodził, ale to nie jest aż tak bardzo odczuwalne, jeśli chodzi o styl jazdy. Zdarzają się falowania obrotów, ale ze względu takich, że na przykład gdzieś jest nieszczelność, tak? Może być za bardzo przybrudzona przepustnica, warto ją wyczyścić. Dlatego po prostu zdarzają się takie, można powiedzieć, falowania. Jak wygląda tankowanie takiego auta na LPG? Czy jest to ciężkie? Nie, kwestia przyzwyczajenia. To też zależy, gdzie mamy wlew i jaki typ mamy wlewu, tak? Bo wiadomo, że są wlewy z dokręconymi końcówkami, czyli tak zwanymi adapterami, gdzie po prostu najpierw trzeba wkręcić adapter, a później dopiero tankujemy. Są też tak zwane chamskie wlewy, gdzie trzeba się schylać. Musimy się niestety schylić, nadwyrężyć swój biedny kręgosłup, odkręcić koreczek i zatankować, schylając się oczywiście. A są też wlewy, gdzie taki ówdzie kurek, gdzie mamy na przykład w zderzaku, mamy pod klapką, bo czasami jest taka opcja, na przykład tak jak w tym samochodzie, że po prostu nie musimy dokręcać żadnych przejściówek, odkręcamy tylko korek, bo mamy pełnometrażowy wlew, tankujemy i zapominamy o sprawie. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych. Dziękuję.